Co ciekawe, wygląda na to, że ten szlak faktycznie tutaj jest. No słuchajcie, istota sprawy polega na tym, że wpadłem na cudowny pomysł, żeby jechać na wycieczkę i przetestować kamerkę GoPro Hero 9. Jesteśmy już w połowie do wycieczki, ale witam was bardzo serdecznie. Teraz zobaczycie, jak to się stało. Przyjechaliśmy do Starego Goszkowa tu, a tu jest punkt widokowy 390 na górce goszkowskiej. To jest cel naszej wycieczki, a później poszlibyśmy tym szlakiem czarnym kawałek. Od razu weszliśmy w las i wygląda na to, że to nie są takie uczęszczane szlaki, jakby się mogło wydawać. Piękny wąwóz tu jest z obu stron. Ciach do góry ze 3-4 metry ściana i po drugiej stronie też. Jest niesamowite, jest przepiękne, mamy dwie drogi, pójdziemy nadal wąwozem, ale to wygląda rewelacyjnie. To miejsce też jest niezłe, bo tutaj jest rozwidlenie dwóch wąwozów, schodzą się w jedno. Wygląda to naprawdę malowniczo. Ten jest bardziej dziko, widać, że są zwalone gałęzie. Pójdziemy tym. Już nie ma tutaj miejsca na przejazd auta, ale nadal to wygląda rewelacyjnie. Cały czas zacienione. A ten wąwóz nie wygląda w ogóle na taki uczęszczany. Ja wam powiem, że pierwszy raz tu jestem. Nawet nie sądziłem, że spotkamy tak mega malownicze miejsce. I trzeba przyznać, że było ostro. Ale mamy tutaj polany na samej górze. Ten szlak wygląda tak jak tutaj, więc co do popularności można mieć faktycznie wątpliwości. Nie jest zbyt popularny. Nie ma tutaj piasku, wydeptanych ścieżek. Nie, jest przetarty to wszystko. Tu znalazłem takie miejsce, z którego cokolwiek widać, jeżeli ktoś nie ma drona. To jest jedyny punkt widokowy. Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie pójść wyżej, ale to wzgórze jest całkiem zarośnięte. Tu widzimy już po prawej osadę. Z tego wynika, że troszeczkę zeszliśmy z tego szlaku, a mianowicie poszliśmy tutaj prosto, ale to nie szkodzi. Nie mamy tutaj nigdzie normalnej drogi, więc spróbujemy przejść na wprost. To jest jedyna opcja, najmniej zarośnięta, jak widzicie. Przeszliśmy teraz w stronę remizy. Może nie tak jak chciałem, ale jesteśmy we wsi i mamy przynajmniej azymut. Te szlaki tutaj są po prostu mocno zarośnięte i nieznakowane zupełnie. Zaraz nawiążemy się do szlaku. Próbuję znaleźć chyba najfajniejszą opcję, jaka jest możliwa w tej chwili. Bo nie wszystko jest możliwe. Byliśmy na tej górze wysokiej. I fajny kawałek łąki i tam na samą górę można by przejść. Stamtąd mógłby być rewelacyjny widok. Nie wiem, czy uderzamy, bo tu nie ma specjalnie innej opcji. Znaleźliśmy, słuchajcie, wąwóz. Tylko nie wiem, czy on się, kurczę, tutaj nadaje do spaceru, wąwóz liszki. Zaraz zobaczymy, jak on się tu prezentuje. Tu wygląda dość groźnie, ale tu jest ścieżka jeszcze wyżej. Dobry pies. Oprócz tego, że tutaj już nie ma żadnej ścieżki. Mam nadzieję, że zaraz coś trafimy, bo jest całkiem pierwotnie i dziewiczo. Idziemy jak najwyżej. Ona pnie się znowu do góry, ale tam już powinniśmy być najwyżej jak się da, powyżej 400 metrów na Jodłowej. Pewnie gdzieś tam. Spróbujemy stamtąd wystartować, żeby to uczcić. No słuchajcie, istota sprawy polega na tym, że wpadłem na cudowny pomysł, żeby jechać na wycieczkę i przetestować kamerkę GoPro Hero 9. A jesteśmy już w połowie do wycieczki, ale witam was bardzo serdecznie. Teraz zobaczycie, jak to się stało. i zobaczymy, jak ta kamera się sprawuje. Jak na razie mam takie mieszane uczucie, ale myślę, że będzie w porządku z czasem. Nie wziąłem żadnego media mode, także audio jest bezpośrednio. Jestem 30-40 cm od kamery w tej chwili i wchodzimy pod mega górkę. Jeszcze mamy tyle, zobaczcie. A teraz przechodzimy w tej drugiej części wycieczki na szeroki, bo do tej pory był liniowy 4K w 25 klatkach i liniowy. W drugiej części przejdziemy na wide view, czyli nie całkiem szeroki, ale na szerszy. Słuchajcie, wyszliśmy już tak wysoko, że zwykle na tym poziomie latam dronem. Tam jest góra Goszkowska, na której byliśmy już, a tam w tamtą stronę jest Częstochowa i Złoty Potok Janów. Natomiast tutaj jest mega ciekawy widok, naprawdę mega widoczek. No dobra, słuchajcie, plan na powrót jest taki, że mamy dojść z Jodłowej do tego żółtego szlaku, następnie przejść żółtym szlakiem na drugą stronę drogi i nawiązać się do czarnego. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie to znaleźć, zaraz się okaże. Jest tu jakieś przejście? Może damy radę, co? Zobaczymy tu, gdzie jest następny wąwóz. Zagrodzili cały szlak żółty. Nieźle po prostu. Nie. Co, chciała pani coś podpalić, tak? Szczęśliwie wyszliśmy, nie było łatwo. Teren zagrodzony. Nie wiadomo, o co chodzi. Szlak turystyczny, który niby biegnie, jest cały zaraśnięty i zagrodzony w końcówce, ale dostaliśmy się teraz na taką spokojniejszą okolicę już za tą miejscówkę. Co ciekawe, wygląda na to, że ten szlak faktycznie tutaj jest. Aż mi się nie chce wierzyć. Wygląda właśnie tak dziwnie, a mianowicie jest cały zarośnięty. A moje nogi są już całe pokolone przez jeżyny, po prostu mega. No, żeby nie było wątpliwości, jest szlak, nie? No właśnie. In the sweet despair, I find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you made up your mind. Dotarliśmy do cywilizacji, to jest droga. Jest tablica nowej gminy już i tam widać pastwiska, to jest nasza górka. Tu idziemy. Jest wymagająca ta wycieczka, dlatego że jest długa i też wycieczka w nieznane. Ja nigdy nie byłem w tych miejscach, ale są... Czy w części byłem, w części nie. Ale są po prostu mega kosmiczne. Teraz musimy trochę przyspieszyć, bo już jest po 18:00. Zaraz się będzie robiło ciemno, także trzeba trochę dać czadu. Ja nie wiem, jak ta kamera w ogóle daje radę. Teraz powinna dawać lepiej, bo jestem ze światłem. Pod światło niestety zakres dynamiczny jest słabszy, nie ma się co czarować, nie? Może tak będzie trochę lepiej. Dobra, kończymy i sprężamy się. I won't hurry, dear. I'm breathing as long as you're out. Powoli nam się ściemnia, nie wiem, czy będzie ok widać teraz. Bo niestety magia GoPro polega na tym, że w pełnym słońcu wygląda to rewelacyjnie, a jak jest ciemniej, już wygląda mniej rewelacyjnie. Ale przygoda była super. Robi się już całkiem ciemno, ale znaleźliśmy naszą szutrową drogę. Taka droga, jak się błądzi przez las po ciemku, z zbawieniem, naprawdę, mega. Tam jest nawet lampa koło leśniczówki. Niesamowite miejsce, takie bajeczne. ale jednocześnie szlaki są tak zaniedbane i biegną zupełnie inaczej niż na mapie. Nie szkodzi, przygoda była przednia. Cześć. No i co, trafiliśmy? Nie było łatwo. Słuchajcie, jedna z ciekawszych przygód. Nie wiem, jak to wyjdzie w ogóle w tej chwili przy tym lowlight, ale było super. 4K 25 wide, a my jedziemy. Będą jeszcze timelapsy. Na razie, pa, pa. Stop the clock.